Każdy z nas chciałby być nieco silniejszy. Każdy chciałby być siłaczem. Dlaczego? Dlaczego podziwiamy ludzi silnych? Wydaje nam się, że ludzie silni potrafią zachować spokój w chwili kryzysu. Nie upadają łatwo pod wpływem ciężarów, trudności. Nie obawiają się, tak jak powiedziała Justyna, jakichś kłopotów, jakichś problemów, jakichś trudności. Potrafią znaleźć wyjście z opresji. Jest jednak rzeczą możliwą, aby być fizycznie siłaczem, a jednocześnie duchowo słabeuszem. I najlepszym przykładem tego w Piśmie Świętym jest Samson. Prawdopodobnie najsilniejszy człowiek, jaki kiedykolwiek żył na ziemi. Pod względem fizycznym gigant, ale pod względem duchowym, moralnym, psychicznym mięczak. Z wyglądu przypominał kogo? Prawdopodobnie. Był Arnoldem Schwarzeneggerem Starego Testamentu, ale emocjonalnie świerszczem Filipem. To wie, kto to świerszcz Filip? Tylko ci, którzy oglądają Przyszyłkę Maję, prawda? W Księdze Sędziów, którą otwórzmy teraz na 13 rozdziale i wierszu 24, i trzymajmy te rozdziały otwarte, gdyż będziemy bardzo często do nich zaglądać. Faktycznie przeczytamy 3 czy 4 rozdziały z tej księgi. Księga Sędziów, 13 rozdział, wiersz 24 mówi: i porodziła owa kobieta syna i nazwała jego imię Samson. Chłopiec rósł, a Pan mu błogosławił. Od samego swego urodzenia Samson był obdarzony ogromnym potencjałem i błogosławieństwem od samego Pana. Samson miał wszystko, czego potrzeba przywódcy. Miał okazały wygląd, pobożną rodzinę, dobre wychowanie, Boże błogosławieństwo, ponadnaturalną wręcz siłę, a wreszcie pozycję sędziego w Izraelu. Posiadał wszystkie cechy, jakie powinien posiadać przywódca narodu wybranego. A jednak, jak wiedzą ci, którzy studiowali jego historię w Piśmie Świętym, roztrwonił to wszystko. Sprzeniewierzył dane mu możliwości. Zmarnował dar i potencjał, który dał mu Bóg. Kto był największym wrogiem Samsona? On sam. Samson był swoim największym wrogiem. Jak do tego doszło? W jaki sposób Samson roztrwonił ten potencjał? I czego dziś każdy z nas może nauczyć się z jego zmarnowanego życia? Czego możemy uniknąć, aby nie wpaść w pułapkę czy w pułapki, które ogłuciły Samsona z jego siły? Które wytrąciły go z tego toru, który przeznaczył mu Bóg, które pozbawiły go misji, którą miał do spełnienia i wreszcie okradły go z błogosławień, które były mu przeznaczone przez Boga. Historia Samsona jest być może jedną z najtragiczniejszych zanotowanych w całym Piśmie Świętym. Został poświęcony do wypełnienia specjalnego zadania jeszcze w łonie matki. Jako młody człowiek przyjął śluby całkowitego poświęcenia Bogu. Ale nieco później, kiedy był nastolatkiem, tak jak wielu z nas w tym wieku, zbuntował się. Poszedł własnymi drogami. Zaczął robić to, na co miał ochotę. Z czasem rozstał się z Bogiem. I wówczas Duch Święty musiał go opuścić. I Samson utracił zarówno swoją nadnaturalną siłę, jak też i swoje wysokie powołanie.
U Samsona możemy zauważyć cztery słabości. Cztery słabości, które zrujnowały jego życie. I te same cztery słabości, które powaliły tego siłacza, powalą każdego z nas. A niektórych z nas być może już powaliły, jeśli im ulegniemy. Każdy człowiek ma jakąś słabość. Nawet każdy wielki człowiek ma jakąś słabość. I ktoś powiedział, że mądrze jest uczyć się na swoich błędach, ale jeszcze mądrzej uczyć się na cudzych błędach. Dlatego dziś będziemy chcieli przestudiować te cztery słabości, które doprowadziły do upadku Samsona, aby ustrzec się od takich samych w naszym życiu. Po pierwsze, brak dyscypliny. Ci z was, którzy otrzymali te konspekty, mogą wpisać pod punktem numer 1 brak dyscypliny. Brak kontroli. Brak kontroli i wstrzemięźliwości osłabi twoje życie. Wszystko, co nie podlega dyscyplinie i co nie jest kontrolowane, staje się sidłem dla człowieka. Czy będzie to brak kontroli w wydawaniu pieniędzy, w sprawach seksualnych, w gospodarowaniu czasem, w jedzeniu, czy w jakiejkolwiek innej dziedzinie, cokolwiek nie podlega dyscyplinie, utrudni wykorzystanie twojego potencjału. Utrudni realizację misji, którą otrzymałeś czy otrzymałaś od Boga. Każdy ma jakąś słabość. Każdy jest też kuszony przez szatana, żeby tej słabości pobłażać. Jaka pokusa była najsilniejsza, najbardziej efektywna w życiu Samsona? Nie jest tajemnicą, że Samson miał słabość do kobiet. I faktycznie w trzech rozdziałach, które opisują życie Samsona w Księdze Sędziów, w każdym z nich pojawia się jakaś kobieta. Samson był playboyem Starego Testamentu. Życie Samsona jest patetycznym przykładem kwadratury koła. Samson nie potrafi się nauczyć niczego ze swoich błędów i ze swoich porażek. Wciąż i wciąż powtarza te same błędy. O pierwszym z romansów czytamy w 14 rozdziale, wierszu 1. Księga Sędziów, 14 rozdział, wiersz 1. Samson wstąpił do Timny i ujrzał tam kobietę wywodzącą się z córek filistyńskich. Kobieta ta nie należała więc do ludu Bożego. Była filistynką. Samson, przyjmując śluby Nazariatu, tym samym miał być przykładem czystości dla swojego ludu w każdym aspekcie swojego życia. Ale nie przejmował się tym za bardzo. Powróciwszy do domu z Timny, powiedział do rodziców, to jest wiersz drugi: w Timnie ujrzałem wśród córek filistyńskich pewną kobietę. Weźcie mi ją teraz za żonę. Słowa Samsona dobrze oddają filozofię, jaką kieruje się człowiek pozbawiony samodyscypliny, wstrzemięźliwości. Taki człowiek mówi: chcę to i chcę to teraz. Co odpowiedzieli rodzice? Wiersz trzeci. Czy nie ma kobiety pomiędzy córkami twoich braci i w całym twoim narodzie, żeś poszedł szukać żony wśród nieobrzezanych Filistynów? A co Samson na to? Weźcie mi tę, dlaczego? Gdyż spodobała się moim oczom. Inaczej mówiąc, ta jest w moim guście. Ona mnie podnieca, pobudza mnie. Weźcie mi tą. Nie obchodziło go to, że Bóg zakazał związków z pogańskimi narodami. Nic dla niego już nie znaczyło to, że był Nazyrejczykiem. Machnął ręką na przestrogę swoich rodziców.
Osoby, które nie kierują się dyscypliną w swoim życiu, ulegają swoim zmysłom. Wzrokowi, smakowi, to kieruje ich życiem. Dlatego brak dyscypliny jest poważną słabością. Jest słabością, która powaliła Samsona. Samson nie pytał Boga, czy ten związek z tą kobietą może uwielbić Boga. Samson nie pytał Boga, czy ten związek z Filistynką może przyczynić się do lepszej realizacji misji, którą przeznaczył mu Bóg. I wielu chrześcijan podąża dziś śladami Samsona. Wiążą się z osobami, które nie mają Chrystusa za swojego Pana, które nie kierują się Słowem Bożym w swoim życiu. Nie obchodzi ich misja, do której zostali powołani. Nie interesuje ich to, jakie będą losy potencjału, w jaki Bóg wyposażył je. Ale mówią, ta mi się podoba. Muszę ją mieć. Bo działa na moje zmysły. I w ten sposób trwonią powierzone im dary i umiejętności w zamian za zaspokajanie chwilowych żądz. Związki z osobami, które nie mają Chrystusa za swojego Pana, a automatycznie takie osoby mają szatana za swojego Pana i są kontrolowane jego mocami, są jedną z najbardziej efektywnych dróg, jakie szatan używa, żeby zdominować lud Boży. Najpierw zazwyczaj próbuje osłabić wolę człowieka, jego system obronny, za pośrednictwem pornografii, alkoholu, papierosów, filmów działających na wyobraźnię. A kiedy system obronny człowieka jest już osłabiony, wówczas posyła jakąś atrakcyjną osobę, dobrze płatną pracę, pociągające rozrywki, które mogą wierzącego i przeciągną na stronę Królestwa Bożego. Taka jest metoda działania szatana. Dlatego brak dyscypliny jest tak poważną słabością. Brak kontroli, brak dyscypliny doprowadził Samsona do złamania pierwszego ze ślubów nazarejskich, które uczynił. Otwórzmy Księgę Sędziów, 14 rozdział i przeczytajmy wiersz 8 i 9. W drodze na spotkanie z tą niewiastą z Timny Samson zabił młodego lwa. I Biblia mówi tak. Gdy po jakimś czasie Samson wracał, by wziąć ją za żonę, zboczył, by obejrzeć padlinę lwa. Oto rój pszczół i miód znalazły się w padlinie. Wziął go więc do ręki i jadł, a gdy przyszedł do swego ojca i matki, dał im także, aby jedli, nie mówiąc im jednak, że miód zebrał z padliny lwa. Samson nie powiedział swoim rodzicom, skąd pochodził ten miód, bo dobrze wiedział, że nie powinien był spożywać niczego nieczystego, a cokolwiek zetknęło się z padliną takiego zwierzęcia, automatycznie stawało się nieczyste. Samson nie przywiązywał jednak wielkiej wagi do tego całego wydarzenia. Pomyślał zapewne, to tylko jeden raz. Taka okazja nie zdarza się przecież często. Miód w padlinie lwa? Czy ktoś o czymś takim słyszał? To jedna okazja na całe życie. Nic się nie stanie, jeśli spróbuję. Jeśli ten raz skorzystam. I słowa te od czasu do czasu są wymówką dla każdego z nas. Pretekstem do pobłażania jakimś słabościom. Szatan podszeptuje, to przecież drobiazg. Nic się nie stanie, jeśli raz spróbujesz. Będziesz wiedział, jak to smakuje. Będziesz mógł porównać wtedy i wybrać, co jest lepsze. Bierz. Boisz się? I człowiek bierze się na tą przynętę. Prawda jest jednak taka, że wszystkie wielkie tarapaty, wszystkie wielkie kłopoty zaczynają się od małych problemów. Czy to w życiu małżeńskim,
czy to w życiu wiary. Popatrzcie, okręt z małą dziurą na dnie zatonie, kiedy nie zostanie ona zatkana. Okręt zatonie, nawet jeśli ma tylko jedną jedyną, maleńką dziurkę we dnie. I pytanie nie jest, czy zatonie, bo wiadomo, że zatonie. Pytanie jest tylko, kiedy zatonie. I po pewnym czasie nawet mała, niezreperowana dziurka w twoim życiu, osobistym czy małżeńskim, jeśli nie zostanie zreperowana na czas, zatopi. Zatopi twoje życie. W jaki sposób Samson zareagował na problem w swoim charakterze? Zignorował go. W jaki sposób większość z nas reaguje, kiedy widzimy jakieś niewielkie problemy w swoim charakterze czy w swoim małżeństwie? Próbujemy je zignorować, mając nadzieję, że one same odejdą. Ale one nigdy same nie odchodzą. Nierozwiązane małe problemy stają się wielkimi problemami. Pobłażanie nawet małej słabości, brak dyscypliny w realizacji swojej misji prowadzi do poważnych konsekwencji. Otwórzmy list Jakuba, pierwszy rozdział, wiersz 14 po 16, gdzie czytamy: to własna pożądliwość wystawia każdego na pokusę i nęci. Następnie pożądliwość, gdy pocznie, rodzi grzech. A skoro grzech dojrzeje, przynosi śmierć. Nie dajcie się zwodzić, bracia umiłowani. Widzicie ten progres? Od małego do śmierci. Biblia mówi też w liście do Galacjan, 6 rozdział, wiersz 7 po 8: nie łudźcie się, Bóg nie dozwoli z siebie szydzić. A cokolwiek człowiek sieje, to i rządź będzie. Kto sieje w ciele swoim, jako plon ciała zbierze zagładę. Kto sieje w duchu, jako plon ducha zbierze życie wieczne. Nie ma znaczenia, w jakiej dziedzinie życia brakuje ci dyscypliny. Może to być dziura polegająca na złym wykorzystaniu czasu, pieniędzy, popędu seksualnego. Może to być niszczący zdrowie nałóg. Jeśli nie zostanie naprawiona na czas, osłabi twój charakter. Obniży twój potencjał, a w końcu zatopi cię. Człowiek, któremu brakuje samokontroli, jest jak dziurawy okręt. Pierwszą lekcją z życia Samsona jest więc trzymanie swoich zmysłów, rządz namiętności na wodzy. Nie można powiedzieć: wszystko w moim życiu jest i tak lepsze i lepiej poukładane niż w życiu większości ludzi, a w związku z tym tej jednej małej słabości to mogę chołubić. Bo z czasem nawet ta jedna mała słabość doprowadzi do drugiej, większej, do następnej, a wreszcie do upadku. Silni ludzie to nie są ci, którzy łatwo wybuchają gniewem, dają się ponosić emocjom, którzy potrafią rozszarpać lwa, którzy potrafią pokonać pół tuzina przeciwników, którzy potrafią zaliczyć kilka kobiet, jak to portretuje Hollywood. Silnym jest ten, który umie poddać swoje żądze i namiętności dyscyplinie. Kto potrafi ujarzmić je. I takim mocarzem był apostoł Paweł, który napisał w pierwszym liście do Koryntian w 6 rozdziale, wierszu 12: wszystko mi wolno, ale ja niczemu
nie oddam się w niewolę. Człowiek silny jest dyscyplinowany, potrafi kontrolować swoje życie. Wszystko mu wolno, ale on się nie da niczemu zniewolić. I druga cecha, którą możemy wpisać w nasze konspekty, to brak opanowania. Brak opanowania, złość, rozgoryczenie, mściwość osłabią twoje życie. Następny rozdział, który opisuje życie Samsona, odsłania kolejny problem. Daje wyraz następnej słabości Samsona, a mianowicie brakowi opanowania. I teraz popatrzcie, ciekawa rzecz. Bo wydawałoby się, że poluzowanie cugli w sprawach pokarmów i w sprawach hormonów uczyni jego życie szczęśliwym, radosnym, pełnym satysfakcji i zadowolenia. I czyż nie ukazują takiego obrazu liczne reklamy, które możemy obserwować w telewizji? Tylko zasiądź w tym samochodzie, a twoje życie od razu ulegnie poprawie. Zacznij używać tego mydła. Kobiety ci się nie oprą. Zacznij pić to piwo, a znajdziesz się w raju. Identycznie myślał Samson. Myślał, że jeśli skorzysta z tych wszystkich rzeczy, które oferuje mu świat, seks, zobaczymy dalej, alkohol, jego życie zmieni się na lepsze. Będzie pełne satysfakcji, radości, szczęścia. Co się stało? Zobaczcie, w kolejnym rozdziale czytamy, że zamiast tego Samson jest wciąż obrażony i urażony. Ciągle mu czegoś brakuje. Wciąż się na kogoś gniewa. Łatwo ulega agresji. Rzuca się na każdego, który staje na jego drodze. Taki rezultat braku dyscypliny, braku opanowania. I Samson, ulegając swoim żądzom, pozwolił, aby kierowały jego życiem namiętności. Te pragnienia ciała, które każdy z nas ma, jeśli nie podda ich wpływowi Ducha Świętego, aby je ujarzmiał w nim, one zaczną panować nad nim. Samson zaczął ulegać gwałtowności, a jej owocem była mściwość. I zobaczcie, w ostatnich wierszach 14 rozdziału, wiersz 19, pod sam koniec tego 19 wiersza czytamy, że był uniesiony strasznym gniewem. Zabił 30 mężczyzn, żeby zdobyć ich szaty. I brak opanowania przejawia się w kolejnych wierszach tego rozdziału, tego i następnego rozdziału. Wiersz 7, 15 rozdziału czytamy, mówi tak, ponieważ w ten sposób postąpiliście, dlatego nie spocznę, dopóki się nad wami nie zemszczę. Brak opanowania był drugą poważną słabością Samsona. Mściwość była jej owocem. Popatrzcie, co mówi Samson, usprawiedliwiając swoje występki. Wiersz 11, 15 rozdziału. Mówi jak? Uczyniłem im to samo, co oni mnie uczynili. Samson, który zagubił swoją życiową misję, stał się jak samochodzik w wesołym miasteczku. Jeździliście kiedyś takimi samochodzikami ogumionymi wszędzie w koło? Wiecie, na czym to polega? Człowiek jedzie tak długo, dopóki ktoś w niego nie walnie i wtedy jedzie w tym kierunku, w którym został uderzony. Nie kontroluje swojej drogi. Jego droga jest zależna od okoliczności, w jakich się znajduje. Jest zależna od tego, kto w niego uderzy w danym momencie. I tak było z życiem Samsona i tak jest z życiem wielu ludzi dziś. Co ciekawe, Hollywood w wielu filmach portretuje właśnie takie zachowanie jako charakterystyczne dla swoich bohaterów. Czym oni żyją? Żyją właśnie emocjami, pragnieniami, pożądliwościami, namiętnościami. Im zemsta, mściwość jest jednym z wiodących wątków w prawie każdym sensacyjnym filmie. Ci ludzie nie żyją według jakiejś misji, ani dla jakiejś misji, ale ich życie jest zależne od tego,
co robią inni. Zauważyliście to? To samo było u Samsona. Dlaczego on im uczynił to? Bo on mówi, bo oni mi uczynili tamto. Człowiek staje się jak samochodzik w wesołym miasteczku, jeśli życie jego nie jest kierowane misją. Samson, prowadząc niezdyscyplinowane życie, ulegając emocjom, zmysłom, zatracił to poczucie misji, do której został wyposażony przez Boga w taką siłę. Zaczął dryfować. Zamiast przejąć inicjatywę w swoje ręce, reaguje na to, co zrobią mu inni. Zemsta jest zaprzepaszczeniem możliwości. Czasu, środków, energii. Kiedy myślisz i planujesz nad zadaniem ciosu drugiej osobie, tracisz czas. Rozmyślanie o zemście pochłania też wiele emocji. Zauważyliście to? Jeśli czasami ktoś wam coś uczyni złego i chcecie temu człowiekowi się odwzajemnić, ileż to czasu potrafi pochłonąć rozmyślanie nad każdym detalem tego mściwego aktu. Ileż energii, ileż emocji jest w ten sposób roztrwonione. I wreszcie to kosztuje często i materialnie, finansowo. Tak było w przypadku Samsona również. Otwórzcie Księgę Sędziów, 15 rozdział, wiersz 4 i 5 teraz. Biblia mówi, Samson odszedł, a ile twórczości w tym, zobaczcie. Ile czasu ten człowiek musiał poświęcić, żeby wymyśleć coś tak twórczego. Samson odszedł, schwytał 300 lisów, a wziąwszy pochodnie, przywiązał ogon do ogona, a pośrodku pomiędzy dwoma ogonami poprzyczepiał po jednej pochodni, a następnie zapalił pochodnie, rozpuściwszy lisy między zboża filistyńskie, spalił zboża na pniu oraz winnicę wraz z oliwkami. Biblia mówi, gniewajcie się, ale niech nad waszym gniewem nie zachodzi zachód. Tak jest, słońce. Gniew sam w sobie nie jest grzechem. Gniew staje się grzechem wtedy, kiedy zaczyna być niszczycielski, destruktywny dla nas czy dla innych osób. Człowiek, który nie potrafi zapanować nad swoimi żądzami, staje się też tarczą celowniczą dla ataków nieprzyjaciela. Salomon powiedział, Księga Przysłów, rozdział 25, wiersz 28, że człowiek nieopanowany jest jak miasto z rozwalonym murem. Powiedział też, że z kolei opanowany jest większy czy mocniejszy od zdobywcy grodu. Rozdział 16, wiersz 32. Aleksander Wielki podbił cały starożytny świat znany ówczesnym Grekom. I uczynił to, mając zaledwie 30 kilka lat. Miał jednak jedną poważną słabość. Był nieopanowany. Pewnego dnia, ogarnięty szałem gniewu, zabił jednego ze swoich dowódców, który był jednocześnie jego największym przyjacielem. Później wykrzyknął w rozpaczy. Opanowałem cały świat, ale nie potrafię opanować samego siebie. Brak opanowania jest drugą słabością, która powala nawet najsilniejszego. Salomon napisał 9 rozdział, wiersz 11. Głupi ujawnia cały swój gniew, ale mądry go w końcu uśmierza. Mądry człowiek potrafi się opanować, kontrolować. Brak dyscypliny, brak opanowania potrafią powalić nawet najsilniejszego człowieka. Potężna siła, którą miał Samson, nie była rezultatem pompowania żelaza, tak jak w przypadku Arnolda Schwarzeneggera na przykład, ale była darem. Był to nadprzyrodzony dar pochodzący od Pana, który miał służyć
zagrzewaniu Izraela do walki z nieprzyjacielem, który okupował ich kraj, do wyzwolenia. Taką misję miał Samson. Po to otrzymał tą siłę. Samson jednak posługiwał się tym darem w sposób niedbały, nierozsądny, lekkomyślny, dla zaspokojenia swoich własnych zachcianek. Brak rozwagi był trzecią słabością, która w końcu doprowadziła do upadku mocarza. Otwórzmy 13 rozdział, wiersze 3, 5. Zobaczmy, co anioł Boży powiedział jego matce. Jeszcze przed narodzinami. 13 rozdział, 3, 5 wiersz. Otoś teraz niepłodna i nie rodziłaś, ale poczniesz i porodzisz syna. Lecz odtąd strzeż się. Nie pij wina ani sycery i nie jedz niczego nieczystego, bo to poczniesz i porodzisz syna, a brzytwa nie dotknie jego głowy, gdyż chłopiec ten będzie Bożym Nazarejczykiem od chwili urodzenia. On to zacznie wybawiać Izraela z rąk filistyńskich. Taka była misja Samsona. Miał zacząć wybawiać Izrael z rąk jego wrogów. Jako Nazarejczyk widzimy, że Samson nie miał brać do ust alkoholu, żadnego nieczystego pokarmu, ani też ścinać swoich włosów. Długie włosy miały być dla niego ciągłym przypomnieniem o jego misji, o tym, że jest odłączony i poświęcony do specjalnego zadania, jako sługa Boga. I moc Samsona nie brała się z długości jego włosów, lecz z życia poświęconego misji, której symbolem były te długie włosy. Niestety, Samson zlekceważył swoje wysokie powołanie. I myślę o wielu osobach, z którymi zetknąłem się w swoim życiu, które miały ogromny potencjał, który był widoczny w nich od samego początku, do wypełnienia misji dla Boga. I które, ulegając tym słabościom, o których dziś mówimy, zaprzepaściły ten potencjał. Zlekceważyły swoje powołanie, łamiąc kolejno, jedne po drugim, śluby złożone wcześniej Bogu. I trzeci rozdział omawiający życie Samsona ukazuje jego mezalians z kolejną kobietą, Dalilą, która mieszkała w Dolinie Sorek. Dolina Sorek w starożytności słynęła z winnicy wina. Jak myślicie, dlaczego Samson tam przesiadował tak często? Prawdopodobnie zasmakował winie. I tym samym złamał również i ślub abstynencji jako Nazrejczyk. Kolejny z wielu. I otwórzmy 16 rozdział. Od wiersza 4. Biblia mówi: później zakochał się w pewnej kobiecie imieniem Dalila, która mieszkała w Dolinie Sorek. Przybyli do niej władcy filistyńscy i powiedzieli: Samson się z nią związał. Odszukaj go i dowiedz się, w czym tkwi jego wielka siła oraz jak moglibyśmy go pokonać, a następnie związać, obezwładnić, gdyż każdy z nas da ci za to 1000 srebrników. I teraz wyobraźmy sobie tę scenę. Dalila, głaszcząc Samsona po twarzy, mówi: kochanie, powiedz mi proszę, gdzie tkwi twoja wielka siła? Czym można by cię związać, żebyś się stał tak jak każdy człowiek? Samson, widząc w tym możliwość do zabawy, możliwość do przekomarzania się, żartowania z żoną, odpowiedział: gdyby mnie związano z 7 surowymi linami, wówczas osłabnę, stanę się jak każdy człowiek. Wtedy przynieśli jej władcy filistyńscy takie liny, ona związała go nimi, gdy spał, puściła Filistynów i krzyknęła: Samsonie, Filistyni nad tobą! Tymczasem Samson zerwał liny, mało to, pozabijał wszystkich nieprzyjaciół. W pewnym czasie Dalila rzekła: sami,
Dlaczego oszukałeś swojego kotusia? Jak mogłeś wystawić mnie na takie pośmiewisko? Powiedz mi proszę, czym by cię można związać? Gdyby mnie mocno związano nowymi powrozami, jakich jeszcze nie używano, wówczas osłabnę i stanę się jak zwykły człowiek. Samson postępował nierozważnie, nieodpowiedzialnie. Samson igrał z ogniem. Zauważmy, Dalila zaś była bardzo konsekwentna. Znalazła takie powrozy, a kiedy Samson spał, związała go nimi, a gdy wpuściła do domu Filistynów, zawołała: Samsonie, Filistyni nad tobą. A wtedy Samson zerwał się jak przedtem, zerwał więzy, wrogów zaś pozabijał. Można by sądzić, że teraz, po trzech razach, Samson zacznie się domyślać, co jest grane. Ale Samson nie miał zbyt lotnego umysłu. Dla niego wciąż było to tylko przekomarzanie się z żoną. Gra. Trzy razy zażartował sobie z niej. Za każdym razem jednak, zauważmy, Samson podchodzi o krok bliżej do zdradzenia tajemnicy swojej mocy, do wyjawienia swojej misji, sekretu swego nazariatu. Najpierw zauważcie, mówi o 7 surowych linach. Pojawia się ta liczba 7. Potem mówi o nowych pobrozach wplecionych w jego włosy. Przybliża się do włosów. A wreszcie o 7 splotach swoich włosów. Samson jak ćma podchodzi coraz bliżej ognia, dając wyraz brakowi rozsądku. Po pewnym czasie Dalila przyszła do niego ze łzami w oczach, mówiąc, teraz wiersz 15, jak ty możesz mówić, że mnie kochasz, skoro serce twoje nie jest ze mną szczere? Oszukałeś mnie już 3 razy i nie powiedziałeś, w czym leży źródło twojej ogromnej mocy. Ktoś powiedział, że mężczyzna nigdy nie jest tak słaby, jak wtedy, kiedy kobieta mu powie, jak bardzo jest silny. Tak było w przypadku Samsona. W końcu wyznał. Głowy mojej nie dotknęła nigdy brzytwa, albowiem od łona matki jestem Bożym Nazrejczykiem. Gdyby mnie ogolono, siła moja odejdzie. Osłabnę, stanę się jak każdy zwykły człowiek. Samson posunął się o 1 kompromis za daleko. Jego życie było pasmem kompromisów. To był ten, który przelał czarę goryczy. Brak rozsądku w tej sprawie był słabością, która okradła go z jego nadprzyrodzonej siły. Dalila, czując, że tym razem wyjawił jej prawdziwe źródło swojej mocy, wezwała Filistynów. W międzyczasie uśpiła go na swoich kolanach, a wówczas jeden z mężczyzn obciął 7 splotów na jego głowie. Wtedy Dalila zawołała: Samsonie, Filistyni są w domu. Samson prawdopodobnie pomyślał, że to nic nowego. Samson musiał wiedzieć, że źródło jego mocy wcale nie tkwi w jego włosach, tylko w jego przymierzu z Bogiem, zawartym jako Nazrejczyk. W Bogu była ta moc. Ta moc była nadprzyrodzona. I rzekł do siebie, wiersz 20, wyjdę jak poprzednio i wybawię się. I wiersz dalej ten wiersz. Nie wiedział jednak, że tym razem Pan go opuścił. Wówczas Filistyni pojmali go, wyłupili mu oczy, zaprowadzili go do Gazy, gdzie przykuty 2 łańcuchami z brązu musiał w więzieniu mleć ziarno. Kolejna, 4 i ostatnia słabostka, która osłabi twoje życie. Brak misji. Wpiszmy słowo brak misji. Zmarnowany potencjał osłabi twoje życie. Zauważmy, że Samson krok po kroku przekraczał warunki, na jakich został powołany i obdarzony tą ogromną mocą do wykonania zadania. Ale Bóg był wciąż przy nim. Ale kiedy Samson
porzucił ostatni ze ślubów, zlekceważył ostatni ze ślubów, jakie złożył Panu, tym samym rozwiązał swoje przymierze z Bogiem. I wówczas czytamy to straszne zdanie. Pan go opuścił. Być może najbardziej tragiczne zdanie w całym Starym Testamencie. Jaki dramat zawarty w tym jednym wierszu. Jak ogromny potencjał zmarnowany, sprzeniewierzony. A co najgorsze, Samson nie wiedział, że Pan go opuścił. Podobnie wielu wierzących, kiedy przybliży się czas łaski, którzy teraz spełniają służbę Bogu tylko połowicznie, kiedy nadejdzie czas trudności, czas ucisku i czas prześladowań, wówczas nie mając silnej społeczności z Panem, ale pobłażając sobie, ulegając tym słabościom, brakowi kontroli, brakowi opanowania, brakowi rozwagi. Obecnie, kiedy jest spokój i jest czas, żeby związać się bliżej z Bogiem, kiedy nadejdzie ten czas potrząśnie Kościołem Bożym. Ja nie mówię o ludziach, którzy są poza Kościołem Bożym. Mówię o Kościele Bożym, o tych, którzy znają Boże prawdy na ostatni czas. Także wielu z tych kościołów pozostanie wówczas bez wiary. Te słabości, którym ulegali przez długi czas, w końcu pokonają ich w tym momencie. Będą sądzili, że Pan jest dalej z nimi. Nie będą wiedzieli, że Pan ich już opuścił. Ci, którzy nie zmagają się teraz ze swoimi słabościami, ze swoim charakterem na kolanach, sięgając do Pana i wołając o Jego moc, zostaną pozostawieni przez aniołów Bożych. Nawet przez tych aniołów, którzy opiekowali się nimi przez całe życie, zostaną pozostawieni. Ci aniołowie będą wezwani na pomoc tym, którzy walczą o swoje zbawienie, którzy walczą ze swoimi słabościami. Samson nie planował swojego upadku. Nikt z nas go nie planuje. Zauważcie, upadek przychodzi stopniowo, jako rezultat ulegania drobnym słabościom, pobłażania im. Czy ktoś z was zna człowieka, który już w swojej młodości powiedział, zostanę alkoholikiem? Albo jako dziecko powiedział, będę narkomanem? Żaden człowiek nie planuje swojego upadku. Degeneracja zaczyna się od jednego papierosa, od ciemnego piwka, od lampki czerwonego wina, od toastu zniesionego szampanem. Nikt też w dzień swojego ślubu nie planuje rozwodu. Droga ku niemu rozpoczyna się od jednego drobnego zaniedbania, od kompromisu. Kończy się zaś porankiem, kiedy człowiek budzi się w domu sam i wówczas zaskoczony pyta samego siebie, tak jak Samson, co się stało? Co się stało z moją siłą? Gdzie jest moja moc? Co się stało z moim małżeństwem? Upadek rozpoczyna się od drobnych dziur, od małych problemów, które pozostawione samym sobie zatopią nawet największy okręt. Każdy upadek rozpoczyna się od rozluźnionej społeczności z Bogiem, od nieregularnego uczęszczania na nabożeństwa, od braku nawyku studiowania Słowa Bożego codziennie, od braku nawyku regularnej modlitwy, od braku nawyku pomocy innym osobom, od braku nawyku dawania. Brak samopoświęcenia rodzi samolubstwo.
A samolubność jest przyczynkiem do rozwoju tych trzech słabości, o których mówiliśmy. Zauważyliście, że Samson nigdy się o nic nie modlił? W tych trzech rozdziałach, za wyjątkiem tej krótkiej modlitwy, o której powiemy na koniec. Bóg dla Samsona był wujciem z odległej Ameryki, do którego się pisze w chwili szczególnego kryzysu o pomoc. Zaniedbanie modlitwy, zaniedbanie regularnego uczęszczania na nabożeństwa, regularnego studium Słowa Bożego, spędzanie czasu sam na sam z Chrystusem prowadzi do kompromisów, do słabości, do upadku. Łańcuch jest tylko tak silny, jak jego najsłabsze ogniwo. Jakie jest to najsłabsze ogniwo w Twoim życiu? Jaki jest ten najsłabszy punkt w Twoim życiu? Człowiek jest tylko tak silny, jak najsłabsze miejsce w jego charakterze. Życie człowieka jest tylko tak owocne, jak silna jest jego misja. Jeśli człowiek nie ma misji, dla której warto byłoby umrzeć, wówczas jest słaby. Od misji człowieka zależy jego siła. Z misji, z poczucia misji wychodzi moc. Jaka jest Twoja misja? Misją Samsona było zaspokajanie swoich potrzeb. Życie dla samego siebie. Wydawać by się mogło z punktu widzenia świata, to jest najlepsza droga przejścia przez życie. Rób to, na co masz ochotę. Ale zobaczcie, że właśnie taki sposób myślenia unicestwił jego potencjał. Tym właśnie Samson postrzelił swoją własną stopę. Chciał życia bez zobowiązań, bez wzięcia na siebie odpowiedzialności. Żył z dnia na dzień, reagując na sytuacje i postawy innych. Jego życie kształtowało się w dużej mierze według tego, co zrobili inni ludzie w stosunku do niego. Zamiast przejęcia inicjatywy. Jego życie wspomina losy bohaterów mydlanych oper, którymi zagracona jest dzisiejsza telewizja. Oni również, zauważcie, że ich życie zależy głównie od tego, co powiedzą lub co zrobią inne osoby. Samsonowi brakowało dyscypliny, opanowania, rozsądku i misji. Te cztery słabości doprowadziły go do niewoli. Ludzie, którym brakuje dyscypliny, często uważani są przez innych za wolnych, ale faktycznie są niewolnikami własnych rząd. Tylko na pozór uleganie swoim namiętnościom przynosi wolność. Faktycznie kończy się niewolą. Tak było w przypadku Samsona. Zobaczcie, Samson utracił w końcu wszystko, co miał. Utracił wzrok, utracił żonę, utracił dom, utracił potencjał, utracił wolność, utracił siłę, utracił misję, którą powierzył mu Bóg i Boże błogosławieństwo. Jak to się stało, że człowiek o tak niezwykłym potencjale, wyposażony, aby stać się wybawicielem Izraela, skończył jak ofiara losu, mieląc ziarno z końmi w stodole? Przez brak dyscypliny, przez brak opanowania, przez brak rozsądku i przez brak misji. Jeśli nie masz którejś z tych czterech rzeczy, czy jeśli te słabości towarzyszą Twojemu życiu, jest duża doza prawdopodobieństwa, że Twoje życie skończy się tak samo jak życie Samsona. W niczym, na dnie. Bóg jednak nie położył kreski na Samsonie. I to jest dobra nowina. Pomimo, że ten zapomniał o Bogu, że kierował się swoimi przyjemnościami, że zlekceważył swoje powołanie, Bóg nie zrezygnował z ratowania Samsona. Bóg walczył o niego do końca i dał mu jeszcze jedną szansę.
Zobaczcie, 16 rozdział, wiersz 22. Tymczasem włosy, niegdyś zgolone, poczęły mu odrastać na głowie. Włosy nie reprezentowały jego mocy, ale jego misję, poświęcenie Bogu. I w więzieniu Samson, związany, oślepiony, pracując ciężko w kieracie, miał wiele czasu na refleksję, na przemyślenie swojego życia. I Bóg dał mu tę szansę. Dał mu szansę, którą daje każdemu z nas. Największe zwycięstwo Samsona przypadło na ostatni dzień jego życia. Filistyni zebrali się w ogromnej świątyni Dagona. Zaczęli naśmiewać się tam z Boga Izraelczyków. Zaczęli bluźnić przeciwko Bogu, wywyższać swojego bożka, naśmiewać się z wojsk izraelskich i z niego samego. A nie wiedzieli, że Samson modlił się, pokutował, poświęcił się na nowo Bogu, związał się z Bogiem na powrót. Samson w niewoli zrozumiał swoją misję i postanowił w swoim sercu, że gdyby mógł otrzymać jeszcze jedną szansę, wówczas oddałby swoje życie misji Bożej. Teraz wspomina mi się mój ojciec, który zmarł nie tak dawno, który na niecały rok przed swoją śmiercią zachorował bardzo poważnie. I mając kontakt z moją mamą, wiedział, czym jest Ewangelia, czym są prawdy Boże, wiedział, co powinienem zrobić, ale trzymały go takie drobne przyzwyczajenia, jak nauk picia kawy, palenia papierosów, trochę alkoholu. I powiedział wtedy tak, kiedy zachorował, że jeśli jeszcze raz zachoruję tak poważnie, to wówczas przyjmie Boga i przyjmie Jego prawdy, przyjmie Ewangelię i wówczas rzuci palenie papierosów i te wszystkie nałogi, które mu towarzyszyły. Nie trzeba było długo czekać. Po kilku miesiącach choroba przyszła jeszcze raz z innej strony, dużo poważniejsza niż tamta, i po 2 tygodniach ojciec zmarł. Wierzę, że w jego przypadku też nie było za późno. Mama powiedziała, że przyjął Chrystusa na łożu śmierci, zanim utracił świadomość. Ale pytanie jest, po co czekać? Nie zawsze historia kończy się tak, jak chciałyby osoby, które czekają na ostatni moment ze swoim nawróceniem. Zaprzepaszczony czas, popełnione grzechy mają swoje konsekwencje. Kiedy Filistyńczycy podpili sobie, padli na pomysł, żeby wezwać do świątyni Samsona i naigrywać się z niego i z Boga jeszcze więcej. Kiedy Samson stanął w ogromnej świątyni Dagona i usłyszał bluźnierstwa skierowane przeciwko Bogu, usłyszał, jak Filistyni bluźnią jego narodowi, urągają Bożej sprawie, wtedy to poczucie misji jeszcze bardziej urosło w jego sercu. I wtedy Samson wezwał Pana. W 16 rozdziale, wierszu 28 czytamy o tym. Panie Boże, proszę Cię, wspomnij na mnie i przywróć mi siłę przynajmniej na ten jeden raz. Zobaczcie, Samson modlił się, żeby Bóg dał mu tą siłę, dlatego że zrozumiał swoją misję. I zauważcie, że kiedy zrozumiał swoją misję, gotów był położyć swoje życie dla tej misji. Brak misji zrujnował jego życie. Ale kiedy ta misja pojawiła się z powrotem w jego życiu, Samson, i kiedy Samson postanowił
że położy swoje życie dla tej misji, do której powołał go Bóg, coś, na co nie był gotów przez całe życie. Zobaczcie, co się teraz dzieje. Moc zaczęła wracać do niego. Samson po omacku znalazł oba centralne słupy, na których wsparta była cała świątynia, zaparł się mocno obiema rękami i pchnął je z całych sił, oddając swoje życie misji, w którą teraz wierzył z całego swojego serca, z całego swojego umysłu. Dalej możemy czytać, że dach świątyni runął w dół, przygniatając 3000 wrogów ludu Bożego. Tych, których wówczas zabił, sam ginąc, było więcej, aniżeli tych, których pozabijał w czasie całego swego życia. Misja, od której uciekał przez całe swoje życie, kiedy oddał swoje życie Panu, nawet w tak beznadziejnej sytuacji, bez żadnego wyjścia, kiedy przyjął misję od Pana, potrafił uczynić w ciągu ostatniej minuty swojego życia więcej niż przez całe swoje życie, kiedy był zdrowy, widział, miał nadprzyrodzoną moc. Popatrzcie, co potrafi uczynić misja, kiedy jest w naszym sercu misja, za którą jesteśmy gotowi położyć nasze życie. A co uczyni brak misji? Czy list do Hebrajczyków, który studiujemy przez te kilka tygodni, a właściwie bohaterów wymienionych tam, wśród bohaterów wiary wymienia Samsona? Tak. 11 rozdział, wiersz 33. Niewiarygodna rzecz. Ktoś mógłby powiedzieć: Mojżesz? Tak. Noe? Tak. Abraham? Tak. Ale Samson, który zaprzepaścił całe swoje życie, zmarnował cały potencjał? A jednak tak. Bóg nie robi pomyłek. Umieszczenie na tej liście Samsona jest zachętą dla każdego grzesznika, który zapomniał o swojej misji, który odszedł od swojego powołania, który oddał się przyjemnościom. Pokazuje, że każdy człowiek może prowadzić niezwykłe życie, jeśli poświęci je misji Bożej. Każdy człowiek może mieć niezwykłe życie, nawet jeśli jest zwykłym człowiekiem, bo wszyscy ci, których studiowaliśmy, byli tylko zwykłymi ludźmi. Ich życie stało się niezwykłe wtedy, kiedy powierzyli swoje życie misji zgodnej z wolą Bożą. To misja uczyniła ich życie niezwykłym. Tak więc teraz, bez względu na to, jakie życie prowadziłeś w przeszłości, jak bardzo się sprzeniewierzyłeś Bożym planom wobec ciebie, czy jak bardzo osłabiłeś swoje zdrowie, Bóg mówi dziś do ciebie: możesz zacząć od nowa. Możesz otrzymać drugą szansę. Jeśli przychodzisz w pokorze, tak jak Samson, jeśli odwracasz się od grzechów, które doprowadziły do twojej ruiny, możesz otrzymać drugą szansę. Być może sam jesteś związany jakimś nałogiem, jakąś słabością. Może masz rozbite małżeństwo za sobą. Może dotknęła ci jakaś poważna choroba? Z pewnością masz jakąś słabość, która odbiera ci siły i szatan próbuje ją wykorzystać, aby ci wmówić, że jesteś bezużyteczny, że jest za późno, ale jest to kłamstwem. Bóg dał drugą szansę Samsonowi, a po jego nawróceniu umieścił go wśród bohaterów wiary. Teraz krótko przejdźmy przez te kilka punktów. Punkt pierwszy, zadaj sobie to pytanie: w czym brakuje mi dyscypliny? Gdzie brak mi samokontroli? Apetyt? Może pokusy na tle seksualnym? Może pornografia? Może nałóg? Może kwestia zdrowia? Może rozrzutność? Nie ma znaczenia, co jest tym problemem. Nie ma znaczenia, co jest tą dziurą. Jeśli nie zostanie usunięta, a Chrystus to może zrobić, tylko On, wówczas czasem doprowadzi do zatopienia okrętu twojego życia. Punkt drugi, przeciwko komu okazujesz brak opanowania? Jesteś obrażony, zgorzkniały, mściwy. Czy będzie to brat, siostra,
rodzice, żona, mąż, dzieci, przyjaciel, jeśli nie porzucisz swojego zgorzknienia, uczyni ono więcej szkody tobie niż tej drugiej osobie. Trzecie, w czym ci brakuje rozwagi? Czy traktujesz Boga poważnie w swoim studium Pisma Świętego, w dawaniu, w modlitwie, w uczęszczaniu na nabożeństwa?